mamy 13 lat, lekką nadwagę, pryszcze na twarzy i jestem beznadziejnie zakochana w Grześku z 8C. Wracam ze szkoły, w domu babcia robi obiad. Od progu zaczynam swój codzienny śpiew. Jestem gruba, brzydka i nikt mnie nie kocha. Babcia odpowiada swoim. Nie martw się, Madziuniu, każda potwora znajdzie swego amatora. I tak po kilku miesiącach moja piosenka zmienia się. Jestem potworem, grubym i brzydkim potworem i nikt mnie nie kocha. A co robi książę, gdy w końcu przybywa na białym koniu? No uwalnia zwierzy księżniczkę, a potworowi ucina łeb. Jako menadżer, prezes międzynarodowej korporacji, coach, trener w Akademii Leona Koźmińskiego, spotykałam się i spotykam na co dzień z barierą, która blokuje ludzi w ich rozwoju osobistym, zawodowym, która często stanowi przeszkodę do budowania zdrowej relacji partnerskiej, rodzicielskiej czy nawet przyjacielskiej. Jest nim brak lub niskie poczucie własnej wartości. Według doktora Josepha Rubino, międzynarodowego eksperta od budowania własnej wartości, prawie 80% populacji na świecie boryka się z zaniżonym poczuciem wartości. Przerażające czy pocieszające? Trochę brzmi jak epidemia. Moja historia, którą chcę się dzisiaj z wami podzielić, jest dowodem na to, że można odnieść ogromny sukces zawodowy bez poczucia własnej wartości, ale nie można bez niego być w pełni człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. Chcę was dzisiaj przekonać, że brak pewności siebie nie musi być przeznaczeniem. Że można być bohaterem swojego życia pod jednym warunkiem. Że weźmiemy za nie odpowiedzialność i użyjemy odpowiednich narzędzi. Czym jest owo poczucie własnej wartości? Poczucie własnej wartości to sposób, w jaki myślimy na swój temat i wiara we własne możliwości. Z wiary we własne powodzenie w życiu zawodowym i osobistym wynika pewność siebie, a pewność siebie to przekonanie, że cokolwiek w życiu się nie zdarzy, będziemy próbować sobie z tym poradzić, nawet gdyby ta próba miała okazać się fiaskiem. Nasze poczucie własnej wartości kształtują nasze doświadczenia życiowe, a ja twierdzę, że raczej interpretacje, jakie owym doświadczeniom nadajemy. I ten proces zaczyna się już w kołysce. Na początku wszystko jest ok, wszyscy się nami zachwycają, rodzice widzą w nas wartość samą w sobie, babcia Irenka nie mówi nam, że inni robią to lepiej, gdy po raz setny padamy na twarz, ucząc się chodzić, a ciocia Stasia, że tego samego błędu nie powtarza się dwa razy. Gdyby było inaczej, to prawdopodobnie do dzisiaj chodzilibyśmy na czworakach. Tyle, że to szybko się zmienia. I bardzo szybko dorośli zaczynają nam mówić, pamiętacie? Dziewczynki są grzeczne i się nie brudzą. Chłopcy nie płaczą. Nie wychylaj się, weź przykład z Mariana. Więc szybko zaczynamy wątpić w naszą wartość jako człowieka. I to nie dzieje się na poziomie świadomym. Zaczynamy podejrzewać, że nasza wartość jako człowieka zależy od jakichś zewnętrznych okoliczności, umiejętności czy działania. I ten stan umysłu przejawia się właśnie w słowach jestem gruba, brzydka i nikt mnie nie kocha. A potem w dorosłym życiu, w pytaniach zadawanych sobie, co jest ze mną nie tak? Dlaczego innym się udaje? Dlaczego inni mają lepiej? Co ludzie powiedzą? Albo w tak zwanych prawdach objawionych. Jestem beznadziejny, inni mają łatwiej, będzie obciach. Albo w gdybaniu. Gdybym była ładniejsza, gdybym była szczuplejsza, a gdybym był wysoki, a gdybym był bogatszy, a gdybym była blondynką. Korzystając z okazji, podnieście rękę, kto z was ma tyle poczucia własnej wartości, że w ogóle mu już więcej nie potrzeba, że w każdej sytuacji jest super. Ręka w górę. Tłum. Po prostu rozejrzyjcie się. Tłum rąk. A kto chciałby mieć więcej pewności siebie? No. To lepiej trochę. Moi drodzy, pewnie zauważyliście, że w tytule mojego wystąpienia jest pewien paradoks. Bo czy w ogóle możliwy jest sukces bez pewności siebie? Czy słowo sukces i pewność siebie, brak pewności siebie, nie wykluczają się nawzajem? Moja historia jest dowodem na to, że niekoniecznie. Jest rok 2000. Mam 30 lat i marzę o tym, żeby pracować w mediach.
Zaczynam pracę, nową pracę w wydawnictwie magazynów. Wolne jest tylko stanowisko asystentki działu marketingu, które przyjmuję, mając ukończone 4 prestiżowe uczelnie wyższe, 2 dyplomy magistra, 2 dyplomy studiów podyplomowych. Mam 30 lat, zasuwam od rana do nocy, robię kawę, ksero, odbieram telefony i faktycznie moje kompetencje kompletnie przerastają wymogi tego stanowiska. Na szczęście zauważam to nie tylko ja i bardzo szybko awansuję. Najpierw zostaję brand managerem, potem dyrektorem wydawniczym, wydawcą, by po 5 latach przyjąć stanowisko prezesa jednego z największych wydawnictw prasowo-książkowych w Polsce. Mam 35 lat, jestem pierwszą kobietą i lokalnym prezesem w strukturach wydawnictwa należącego do największego międzynarodowego holdingu mediowego. Zarządzam 500-osobowym zespołem, raportuję do szefa całej międzynarodowej dywizji, no po prostu kariera jak American Dream, z pucy buta na króla. I pewnie wszyscy myślicie, że byłam szczęśliwa. No bo czegóż chcieć więcej? Doskonała praca, niezłe zarobki, światowe życie, wokół ludzie z pierwszych stron gazet, czerwone dywany. Moje osiągnięcia budowały moją wiarę w siebie, ale nie dawały mi poczucia własnej wartości. Ja cały czas czułam przymus udowadniania czegoś innym. Paradoksalnie brak pewności siebie prowadzi do perfekcjonizmu, który nie tylko nam odbiera radość z tego, co robimy, ale często blokuje nas w działaniu. Przez wiele miesięcy musiałam udowadniać, że prezes kobieta jest tak samo skuteczna jak prezesi mężczyźni, którzy sukcesem byli naznaczeni jakby z założenia. A tak na marginesie, moi drodzy. Osobiście podziwiam te kobiety biznesu i sukcesu, które publicznie deklarują, że są w stanie pogodzić wszystko. Karierę na topowym stanowisku w międzynarodowej firmie. Dom, sport, hobby, rodzinę, dzieci, męża, kochanka są zawsze świetnie zadbane, ubrane, umalowane, wysportowane, świetnie wyglądają, są uśmiechnięte, empatyczne i o wielkim sercu, wow! A ja na samą myśl jestem zmęczona. Moje doświadczenie pozwala mi stwierdzić, że wszystko w życiu ma swoją cenę i każdy wybór ma swoje konsekwencje. Ja ogromny stres związany z nowymi obowiązkami, z odpowiedzialnością, kompleksy, które nie pozwalały mi uwierzyć, że dam radę, zajadałam. Głównie fast foodem i słodyczami. Ulga była natychmiastowa. W takim nałogowym, wręcz narkotycznym letargu minęło mi kilka lat. Nie zauważyłam, jak się zmieniają pory roku, ani jak zmienia się moje ciało. I gdy któregoś ranka spojrzałam w lustro, patrzyła na mnie stara, smutna, gruba kobieta. Ważyłam prawie 120 kilo. Ciężka praca zaprowadziła mnie na szczyt. Badania nad psychologią sukcesu prowadzone od 20 lat w College University of London dowodzą, że w życiu największe sukcesy wcale nie odnoszą ci, którzy są najbardziej pewni siebie, ale ci, którzy najciężej pracują, bowiem ci ostatni wkładają najwięcej zaangażowania, energii i pracy w pracę nad sobą. Pytanie tylko, jaką ceną okupiony jest ten sukces? I czy jest on tożsamy ze szczęściem i ze spełnieniem? Ja bezwzględnie byłam kobietą sukcesu, ale nie byłam szczęśliwa. I gdy to sobie uświadomiłam, podjęłam decyzję o zmianie. Podjęłam decyzję o zmianie. Pierwszy krok, moi drodzy, do budowania wewnętrznej pewności siebie, to samoświadomość. Zaczęłam zadawać sobie pytania i was zachęcam do tego, byście dzisiaj, korzystając z okazji, że jesteście tu i teraz, również odpowiedzieli sobie w sercu na te pytania. Pierwsze. Co jest dla mnie w życiu ważne? A co jest najważniejsze? Co mnie w życiu uszczęśliwia? Jakie jest moje największe marzenie? I najważniejsze pytanie, czy jestem w życiu konsekwentny, konsekwentna?
przypędzam najwięcej czasu i poświęcam najwięcej uwagi na rzeczy, sprawy, ludzi, którzy są dla mnie w życiu najważniejsi? Moje szczęście daje mi siła, która wypływa z mojej spójności wewnętrznej. Spokój, którego doświadczam, żyję w zgodzie ze swoimi wartościami, bez względu na to, co dzieje się dookoła. Wolność, której doświadczam, gdy to ja decyduję o swoim życiu, a nie jakieś okoliczności zewnętrzne. Moja spójność wypływa ze zgody na siebie i zrobienia wszystkiego w zgodzie ze sobą. Świadomość siebie w różnych życiowych rolach pozwala nam uniknąć konfliktu wartości. Najpierw go zdefiniować, a potem być może uniknąć. I ten konflikt wartości, pamiętajcie, on zabiera nam radość z tego, co robimy. Drugim krokiem do zbudowania wewnętrznej pewności siebie jest samoakceptacja. No więc, moi drodzy, ja osobiście wpadałam w szał, gdy słyszałam rady ciotki Klopki w stylu: pokochaj siebie. Jak mam siebie pokochać, jak wyglądam jak hipopotam? Ale gdy zrozumiałam, jaką mam korzyść z tego, że jestem gruba, zaczęłam patrzeć na siebie może nie od razu z miłością, ale przynajmniej z szacunkiem. I mogłam zacząć zmianę bez walki ze sobą, ale z miłością i z szacunkiem do samej siebie. Jak do tego doszłam? Otóż zaczęłam pracę z coachem. Graniczne było jego pytanie, słuchajcie dobrze, po co ci ta otyłość? Myślałam, kurwa, że go zabiję. To nie jest mój wybór. Jem, bo często czuję się samotna, słaba, bo mam same obowiązki, zero przyjemności. Bo z jednej strony decyduję, podejmuję decyzje biznesowe, negocjuję milionowe kontrakty, a z drugiej nie jestem w stanie przełamać wzorca wyniesionego z dzieciństwa. Stres, lęk, kompleksy zajadam. Batonik i natychmiastowa ulga. Naturalne opiaty zalewają mózg. Serotonina przynosi ulgę i jedziemy dalej do następnego deadline'u, obowiązku, spotkania. Zadania do następnego batonika, czekolady, paluszków, orzeszków, chipsów. Obowiązek i nagroda szybka, tania, dostępna. Na szczęście tak zwane lepsze pytania zmieniają nasz obiekt koncentracji i uwagi. Po co ci to? No chociażby dlatego, żeby mnie chronić przed ewentualną bliskością, ryzykiem zranienia, wykorzystania. Jeśli chcesz wzmocnić swoją samoakceptację, zdefiniuj rzecz, której w sobie nie akceptujesz. To może być cecha charakteru, element wyglądu, uczucie, emocja, przekonanie, wobec którego czujesz sprzeciw. I spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie korzyści masz z tego ty lub inni, z tego, że właśnie taki jesteś, jaki jesteś. I gdy zaakceptujesz w sobie niechciany aspekt siebie, możesz zacząć go transformować. Bez walki, ale z miłością i z szacunkiem. I trzeci krok, trzeci filar wewnętrznej pewności siebie. Samodyscyplina, dyscyplina umysłu, nasze myśli i słowa, których najczęściej używamy, mają wpływ na nasze uczucia i emocje. Te z kolei mają wpływ na nasze przekonania. A nasze przekonania budują wiarę. A nasz podświadomy umysł podsuwa nam takie wzorce i rozwiązania, żebyśmy pozostali spójni z tym, w co wierzymy. Dlatego pierwszy krok do przejęcia kontroli nad swoim życiem to świadomość, jakie przekonania dzisiaj tobą kierują. Czy takie, które cię niszczą i nie pozwalają na realizację twoich marzeń, typu nie nadaje się do tego, inni mają łatwiej, nic z tego nie będzie, czy takie, które cię wspierają i motywują do działania. Wierzę w swój sukces, moje życie zależy tylko ode mnie, albo przynajmniej w dużej mierze. Jest takie powiedzenie, że kłamstwo zasłyszane 1000 razy staje się prawdą. Przestań więc wierzyć, powtarzać w coś, co cię niszczy, a zacznij budować i powtarzać lepsze, wspierające przekonania na swój własny temat. No, tylko uwaga, bo tu jest pewne ryzyko. Bo samo pozytywne myślenie do zmiany nie wystarczy. Oprócz decyzji potrzebne są umiejętności
konsekwencja i działanie. Bez odpowiedniej diety i wysiłku fizycznego od samego myślenia nie schudnie się 50 kilo. Gwarantuję. Ale odpowiednie myślenie może być bardzo wspierające w procesie, który wymaga długotrwałego i konsekwentnego działania. Ja krok po kroku osiągałam spójność. Moje ciało było jedynie odzwierciedleniem zmian, jakie zaczęły dokonywać się w moim umyśle i duszy, bo dokonywał się cud. Ciało, umysł i dusza zaczęły ze sobą komunikować. Pamiętam, jak mój mentor powiedział: uklęknę przed tobą, jak zobaczę cię w sukience w kwiatku. To zdjęcie było moim prezentem na jego urodziny. Moja przemiana zewnętrzna, która zajęła mi 3 miesiące, była jedynie odbiciem przemiany wewnętrznej. Odbudowane poczucie własnej wartości pozwoliło mi na transformację na poziomie psychicznym i fizycznym. Rok później znalazłam się na liście jednego z rankingów najbardziej wpływowych kobiet w Polsce. Przez kolejnych 6 lat sprawowałam prezesurę w wydawnictwie, dostałam propozycję zarządzania regionem w Europie, stworzyłam cudowny związek. Zmieniłam zawód, żeby spełniać swoje marzenia. Wystąpiłam przed publicznością liczącą 25 tysięcy ludzi. No i wreszcie zostałam zaproszona na TEDx. Zapytacie więc pewnie, czy poczucie własnej wartości jest dane raz na zawsze? Niestety nie. Dlatego, że jest to nawyk myślenia o sobie w pewien sposób, a nawyków nie można się pozbyć. Można je tylko zamienić. Dlatego może się zdarzyć, że pod wpływem silnego wyzwalacza wróci stare przyzwyczajenie. Dlatego tak ważna jest uważność i samodyscyplina. Ja osobiście uważam, że możesz mieć ojca alkoholika, możesz być gruba, możesz być bardzo doświadczony przez los. Gdy podejmiesz decyzję o zmianie i wykonasz odpowiednią pracę, możesz to zmienić. Możesz być człowiekiem szczęśliwym, bo szczęście to nie jest dar od losu. To jest bardzo konkretna wiedza, którą można zdobyć i zastosować we własnym życiu. To między innymi umiejętność i obowiązek doceniania tego, kim jesteś i co masz. Dlatego zachęcam was dzisiaj, podejmijcie decyzję, że od dzisiaj to wy kontrolujecie swoje życie i to wy kreujecie swoją rzeczywistość. Zbuduj swoją samoświadomość. Odpowiedz na pytanie, czego chcę, czego nie chcę w życiu oraz jaki w tym życiu chcę być. Doceniaj i wyraź wdzięczność za to, kim jesteś i co masz. Dyscyplinuj swój umysł. Nasze myśli mają wpływ na nasze losy. I trzeba wziąć za nie odpowiedzialność, dlatego że to, nad czym się koncentrujemy, prędzej czy później staje się naszą rzeczywistością. Dlatego pamiętaj, brak pewności siebie nie musi być przeznaczeniem. Nie musisz być ofiarą swojej biografii. Możesz być bohaterem swojego życia. A jeśli nadal w to wątpisz, to odpowiedz sobie na pytanie, co masz, gdy myślisz, że nic nie masz? Co masz, gdy myślisz, że nic nie masz? A jeśli nadal w to wątpisz, to odpowiedz na pytanie, które zmieniło moje życie. Po co ci to? Dziękuję pięknie i niech moc będzie z wami.